Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's five now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Chiobowa dla kibiców wieść lotem błyskawicy obiegła Suwałki w minioną sobotę. Jeszcze kilka tygodni temu, bliska awansu na zaplecze piłkarskiej ekstraklasy, drużyna Wigier Suwałki wycofała się z rozgrywek drugiej ligi. Spółka nie ogłosiła dzisiaj upadłości, ale działacze nie ukrywają, że w klubie trwa kadrowe trzęsienie ziemi. Zarząd klubu przyznał, że o złych prognozach finansowych wiedział od początku roku. Liczono na wejście do zaplecza ekstraklasy i wpływy spraw, ale przegrany mecz z Motorem Lublin pogrzebał plany. Sponsorzy, mając wybór, wsparcie Wigier czy utrzymanie własnych pracowników, oczywiste jest, że wybierają to drugie. A nowego rycerza na białym koniu i z zasobnym portfelem, jak nie było, tak nie ma. Możliwe, że drużyna zostanie odbudowana wyłącznie z lokalnych zawodników, bo na bardziej doświadczonych klubu po prostu nie stać. Mimo wszystko w podniesienie się Wigier Suwałki wierzy suwalski samorząd i prezydent, który wydał dzisiaj oświadczenie w sprawie przyszłego finansowania drużyny. Czytamy w nim, że prezydent Suwałk ze smutkiem przyjął decyzję zarządu klubu Wigry Suwałki SA o nieprzystąpieniu do rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023. Pomimo tego miasto Suwałki nie zamierza przestać wspierać suwalskiego klubu piłkarskiego, który w roku 2021 mógł liczyć na wsparcie finansowe w wysokości ponad 1 600 000 zł. Do połowy 2022 roku na rzecz klubu miasto przekazało już nieco ponad 800 000 zł. Wysokość kolejnych kwot będzie uzależniona od analizy uchwały Rady Miejskiej, które określają zasady finansowania sportu w Suwałkach. Prezydent Suwałk liczy, że zarząd klubu Wigry Suwałki SA podejmie działania i rozmowy z potencjalnymi sponsorami, które zaowocują odpowiednim poziomem finansowania drużyny, co pozwoli na powrót do rozgrywek na szczeblu centralnym w wyższej lidze niż czwarta liga Podlaska. Lejące się strumieniami na portalach społecznościowych krytyczne dywagacje kibiców, którzy niewiele wiedzieli o ekonomicznej sytuacji drużyny, z pewnością nie były miłe dla zarządu. Trudno się dziwić sympatykom futbolu, skupiającym się głównie na grze drużyny. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia zarząd podjął jedyną racjonalną na tym etapie decyzję. Pozwoli ona uniknąć finansowego krachu. Zadeklarowane przez prezydenta wsparcie miasta nie rozwiązuje problemu. Sponsorzy, jak dowodzi sobotnia decyzja, również nie są w stanie udźwignąć potrzeb drużyny, ponieważ 2 lata pandemii i aktualna sytuacja gospodarcza również rzutuje na ekonomiczne możliwości firm wspierających suwalskich piłkarzy. Wpływy z biletów nabywanych przez najwierniejszych fanów drużyny to zaledwie kropla w morzu potrzeb. W jubileuszowym 75. roku istnienia klubu zarządzający drużyną Wigier Suwałki podjęli z pewnością bardzo trudną dla wszystkich decyzję, ale jedyną z możliwych.